Servus, to jest podcast Kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Witamy w kolejnej odsłonie Głosu Motorowców. Przed nami mecz ligowy z Resowią, nastroje nieco ostygły, zwłaszcza po ostatniej porażce w Pruszkowie. Ale my tuż po zakończonym meczu jasno opowiedzieliśmy się za drużyną, że nic się nie zmieniło i piłkarze dalej mają nasze wsparcie. Gdy spojrzymy w tabelę i wrócimy pamięcią do tego, co było w listopadzie 2022 roku, to nikt szczególnie nie powinien marudzić. Zostało kilka spotkań do końca rundy, doskonale wiemy, co do nas kibiców należy, więc dalej róbmy swoje i mówię to z pełną świadomością. Również w kontekście opublikowanego w zeszłym tygodniu przez klub oświadczenia. Zresztą do tej pory zastanawiam się, co to kurwa było. Wybaczcie za ten bluzg. Z drugiej strony na podcaście kara 5 zł nie obowiązuje. Panie Zbyszku, dobrze wiemy, że za pana czasów motor przeżywał 2 awanse, ale nawet w przypadku trzeciego do ekstraklasy nie jest pan w stanie zmienić mentalności ruchu kibicowskiego w Lublinie. Albo panu ktoś źle doradza, albo sam pan buja w obokach i lepiej byłoby jak najszybciej wrócić na ziemię. Nie tędy droga, zwłaszcza, że na każdym kroku czają się hieny, które pragną dowalić motorowi. Może się od siebie różnimy, ale tylko przy zjednoczeniu całego motoru mamy szansę iść do przodu. No i to feralne oświadczenie potraktuję jako pomyłkę, bo przecież nikt nie jest idealny. Kilka dni temu rozpoczęliśmy świąteczną akcję żółto-biało-niebieską gwiazdkę. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku zbieramy pieniążki i dary dla samotnej matki na ulicy Chmielewskiego w Lublinie. Oprócz tego wesprzemy jeszcze 2 placówki. Będzie to dom dziecka na ulicy Sierocej oraz pogodny dom z ulicy Pogodnej. Tegoroczna gwiazdka jest już 18. edycją, ależ ten czas zapierdziela. Akurat miałem zaszczyt współorganizować pierwszą akcję. Wówczas był to rok 2007. No i na pewno nie byliśmy prekursorami w tej dziedzinie, gdyż w Polsce takie inicjatywy były już popularne. Pamiętajmy jednak, że wiele lat spędziliśmy w trzeciej lidze i w momencie, gdy awansowaliśmy na zaplecze ekstraklasy, zaczęliśmy nadrabiać dystans do tych najlepszych, rozwijając naszą ekipę na wielu obszarach, takich jak na przykład doping czy oprawy, ale chcieliśmy również wspierać w obszarze akcji charytatywnych i tak wybór padł wtedy w 2007 roku na dom dziecka przy ulicy Sierocej i też Pogodnej. No a po kilku latach zmieniliśmy beneficjenta i no już od ponad kilkunastu lat regularnie wspieramy dom samotnej matki. Do tego domu na czas określony przyjmowane są matki z dziećmi do lat 3, które z uwagi na sytuację życiową i rodzinną kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy. Ale są tam też matki przed porodem. Te młode dziewczyny nie tylko mają dach nad głową, ale przede wszystkim przygotowywane są do samodzielnego życia. Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, nasza akcja skierowana jest nie tylko na DSM, ale też na inne placówki. I w tym celu uruchomiliśmy zrzutkę, która póki co stoi w miejscu. Zachęcamy więc do wspierania i propagowania żółto-biało-niebieskiej gwiazdki. Ta akcja jest powodem do tego, abyśmy byli dumni i w świetny sposób pokazuje, że kibicowanie jest pozytywne i przede wszystkim szlachetne. Podczas meczu z Resowią zajmujemy miejsca na sektorach G1 i G2. Tam też będzie nasz młyn. Kibicowsko mecz zapowiada się ciekawie. Goście od 2 tygodni mobilizowali się na ten mecz, więc na pewno przyjadą do nas w dobrej liczbie. No i na koniec jeszcze dodam, że podczas spotkania będzie można zapisać się na 2 najbliższe wyjazdy do Bielska, autokarowy i specem do Sosnowca. Specjalnie też na tę okazję przygotowany został pakiet. Osoby, które pojadą na 2 wyjazdy, będą miały zniżkę. Co ważne, młodzież również otrzyma ulgi.
Więcej szczegółów znajdziecie na naszym forum. Nie zwlekajcie z zapisami i widzimy się znowu na szlaku kibicowskim. Do zobaczenia na meczu w sobotę z Resowią AW Motor. Cześć wszystkim, wracamy po kolejnej przerwie, która już za nami, przerwie reprezentacyjnej, w trakcie której Motor tym razem nie grał żadnego sparingu, więc też nawet sparingowymi grami Motoru nie było okazji się zainteresować. Teraz wracamy z rozgrywkami ligowymi, no i w ten ostatni weekend listopada czeka nas pojedynek z Resowią, a zatem przeciwnikiem, którego dobrze znaliśmy przez wiele, wiele lat, bo też meczów z rzeszowskimi drużynami chyba swego czasu mieliśmy po dziurki w nosie, bo też co rundę w zasadzie dwa mecze, czy to w Lublinie, czy w Rzeszowie, czy Lublin-Rzeszów na zmianę, to znowu w tym sezonie znowu dwie drużyny rzeszowskie są przeciwnikami Motoru w lidze, no natomiast już w pierwszej lidze to troszkę inaczej wygląda niż w lidze trzeciej, a to właśnie w trzeciej lidze po raz ostatni spotkaliśmy się z Resowią. To było w sezonie 2017-2018. Wtedy Resowia wygrała rozgrywki trzecioligowe i awansowała na wyższy poziom. Resowia wtedy zwyciężyła 6 punktami nad Motorem. Resowia wtedy prowadził trener Szymon Grabowski, czyli dobrze znany nam szkoleniowiec. Dzisiaj Lechia Gdańsk. W ubiegłym sezonie z Tomil Olsztyn mieliśmy okazję pokonać go przecież w finale baraży w Olsztynie. Natomiast wtedy Resowia okazała się lepsza na finiszu o 6 punktów od Motoru. Motoru, który prowadził Marcin Sasal. No i też Marcin Sasal był tym ostatnim trenerem, który pokonał Resowie jako szkoleniowiec Motoru. To było jeszcze na koniec sezonu 2016-2017. Ostatnia kolejka sezonu na Wyspiańskiego. Wtedy Motor wygrał 3-1. Ta wygrana nie dała nic, bo tydzień wcześniej Motor przecież skompromitował się w Radzyniu. Ta porażka 1-4. No i też Resowia grała o nic w ostatniej kolejce. Odpuściła totalnie spotkanie. Motor wygrał, no ale wtedy awans wywalczyła Garbarnia Kraków, która pokonała Unię Tarnów w ostatniej kolejce. Garbarnia Kraków, którą prowadził wówczas Mirosław Hajdo, który później przecież przejął Motor Lublin, a niedawno temu jeszcze prowadził Resowie, zatem to wszystko się dziś łączy w jedną całość. Wspomniane dwa mecze z sezonu 17-18. Oba Resowia wygrała 2-1. Najpierw u siebie po golach Bartłomieja Buczka i Szymona Kalińca. Dla Motoru trafił wówczas Konrad Nowak. W Lublinie znowu Buczek i samobójcze trafienie Kamila Oziemczuka. Dla Motoru strzelił wtedy Szymon Kamiński. To był mecz rozegrany 24 marca 2018 roku, zatem od tamtej pory minęło 5 miesięcy i 5 lat i 8 miesięcy, zatem no już dość długi okres, tym bardziej, że z Resowią, jak wspomniałem, przez wiele, wiele lat graliśmy praktycznie sezon w sezon, więc te 5 lat to sporo. Co ciekawe, te 5 lat to też sporo, jeśli chodzi o to, jakbyśmy spojrzeli na składy obydwu zespołów, bo w tamtych dwóch spotkaniach grali zawodnicy w Motorze, których już dawno nie ma, zatem żaden z tych piłkarzy, którzy grali wtedy dla żółto-biało-niebieskich, teraz nie będzie w stanie wystąpić na boisku. Zresztą ze strony Resowi praktycznie również takowych nazwisk nie ma. Jest jeden rodzynek, to Radosław Adamski, zawodnik podstawowy dzisiaj Resowi, zatem jego prawdopodobnie zobaczymy. No i to też jest zawodnik, który łączy tamten czas i obecny. No ale tak jak wspomniałem, przez te 5 lat bardzo dużo się pozmieniało po obu stronach. Nie zmieniło się jedno, to że Resowia nadal boryka się z kłopotem stadionu, bo przecież Resowia już teraz nie może grać u siebie na Wyspiańskiego, gra na obiekcie miejskim przy Hetmańskiej, czyli tym stadionie, który uznajemy za ten domowy dla Stali Rzeszów. No i to też od wielu, wielu lat jest też, można powiedzieć, hamulcem w rozwoju klubu. Klubu, na czele którego stoi od dłuższego czasu Leszek Bartnicki, a zatem były prezes Motoru. Tu kolejna kwestia, która gdzieś łączy i pokazuje, że to też będzie taki mecz z podtekstami. Leszek Bartnicki przecież przez 2 lata był prezesem Motoru Lublin, no i też jak wspomniał w wywiadzie dla oficjalnej strony Resowi,
No, skłamałbym, mówiąc, że to mecz jak każdy inny, więc no też właśnie Leszek Bartnicki pochodzi z Lublina, często go odwiedza, zresztą bywa na meczach Motoru, no i też jego synowie trenują w Akademii Motoru, zatem no to też dla niego pewnie będzie mecz szczególny. No i byłby to szczególny mecz także dla trenera Mirosława Hajdo, byłby, gdyby nie fakt, że od kilku dni już tym trenerem Resowi nie jest, bo przerwa reprezentacyjna to czas, gdy wielu trenerów traci pracę i to nie tylko na najwyższym poziomie, ale także u nas w Polsce. No i Mirosław Hajdo po 14 miesiącach spędzonych w Rzeszowie, w Resowi, kończy pracę. No i tutaj polecałbym lekturę komentarzy kibiców Resowi pod tą informacją. Ja chociażby przejrzałem sobie portal X, czyli dawnego Twittera. No i większość kibiców raczej negatywnie patrzy na tę zmianę, że trener Mirosław Hajdo był oceniany bardzo pozytywnie. No zresztą trudno się dziwić, bo utrzymał zespół w ubiegłym sezonie, przejmując go po trenerze Tomaszu Grzegorczyku, gdy Resowia wtedy była w bardzo trudnym położeniu w pierwszej lidze. Natomiast Resowia skończyła sezon na 14 miejscu i w miarę spokojnie się utrzymała. Latem też niezbyt łatwa sytuacja, bo wielu podstawowych zawodników z największą gwiazdą tego zespołu, Markiem Mrozem, odeszło. No, mimo tego Resowia przecież nie jest w jakimś tragicznym położeniu. Okej, no nie jest to bezpieczna strefa, bo to jest 16 miejsce, 14 punktów. No ale umówmy się, trudno było mieć jakieś wielkie oczekiwania po takim okienku transferowym. No i też Resowia nadal, tak jak wspomniałem, bez swojego stadionu, nie z hegemonem finansowym, no i raczej tutaj nie zanosiło się na coś więcej niż walkę o utrzymanie. No taka decyzja zapadła, to już nie mi oceniać, czy ona była właściwa, czy nie. Zresztą ta decyzja to zapewne okaże się za kilka miesięcy, gdy będziemy mieli końcówkę sezonu, czy to była decyzja na plus, czy nie. Póki co nie ma jakby następcy Mirosława Hajdo. Jakub Żukowski, dotychczasowy asystent Mirosława Hajdo, będzie poprowadzi Resowie w Lublinie. No i zobaczymy, czy zobaczymy już ten efekt nowej miotły, o którym się tyle mówi zawsze po tym zwolnieniu trenera i zatrudnieniu nowego. Tutaj oczywiście ten trener, który pracował w klubie, no ale wiadomo, że asystent trenera to też jest jakby nowa osoba, bo to jest inna para kaloszy, być tym drugim, a być tym numerem jeden, który decyduje o wszystkim sam. Natomiast Resowia to zespół, który jest podobnie jak Motor, trochę bezkompromisowy, tylko dwa remisy w tym sezonie. Nie? 4 wygrane to najwięcej z tych zespołów w strefie spadkowej, ale aż 9 porażek to najwięcej porażek w lidze razem ze Zniczem Pruszków. To także zespół, który ma najgorszą defensywę w pierwszej lidze, bo 27 straconych goli, zatem tutaj trzeba upatrywać swoich szans. Resowia zresztą na wyjazdach straciła 18 goli w 8 meczach. No i wygrała dwukrotnie, wygrana w Sosnowcu, wygrana niespodziewana, raczej nawet bym powiedział sensacyjna w Legnicy, poza tym porażki ze Zniczem, Odrą, Pole GKS-em, Katowice, Górnikiem Łęczna, Stalą Rzeszów w Derbach i z Wisłą Kraków. No a teraz czas dla nich na wyjazd do Lublina, no i mecz z Motorem, Motor, który im przecież bardzo leżał przez wiele, wiele lat. Tak jak wspomniałem, spotykaliśmy się często z obiema rzeszowskimi drużynami i tak jak Stal Rzeszów raczej regularnie Motor pokonywał, tak z Resowią miał ogromne kłopoty i z tym wygrywaniem z Pasiakami był duży kłopot. Mam nadzieję, że tym razem jednak tego kłopotu nie będzie i drużyna, która jest na 16 miejscu, no, wyjedzie z Lublina bez jakichkolwiek punktów. Motor po tych kilku pozytywnych wynikach niestety tuż przed przerwą reprezentacyjną przegrał w Pruszkowie 0-1. No to był mecz, który ewidentnie nie dało się oglądać. Umówmy się szczerze, to był mecz, który dla przeciętnego kibica raczej był męką dla oczu, bo też niewiele sytuacji podbramkowych zarówno ze strony Motoru, jak i Znicza Pruszków. Mecz dość zamknięty i tak naprawdę niedużo się działo i to był typowy mecz na 0-0. No niestety w samej końcówce, w doliczonym czasie gry, Krystian Tabara wykorzystał długie podanie z własnej połowy i pokonał Kacpra Rosę. Tak jak jeśli ktoś słuchał konferencji przedmeczowej trener Fejo zapytano o czerwone kartki w ostatnim czasie, bo też pojawiały się w ostatnich meczach, jeśli chodzi o Motor. Wspomniał, że
Motor kończył w dziesiątkę, a wolałby, żeby kończył w dziewiątkę tamto spotkanie, ale miał jednego gola straconego mniej, a jeden punkt więcej. Oczywiście chodzi o sytuację, gdy Tabara strzelił gola. Gdy wydaje się też przez wiele osób, że Przemysław Szarek mógł, a nawet powinien po prostu sfaulować napastnika Znicza w jakikolwiek sposób, go powstrzymując na samym początku akcji, gdy ten był kilkadziesiąt metrów od bramki. Zapewne dostałby czerwoną kartkę, bo już nie było nikogo poza bramkarzem w kierunku bramki Motoru. No ale właśnie, Motor mógłby mieć ten punkt więcej i miałby 24 punkty, wyprzedziłby Wisłę Płock. Tak się nie stało, stało się inaczej. No i cóż, trzeba to przełknąć i teraz trzeba punktować na nowo. Nie będzie Arkadiusza Najemskiego w najbliższy weekend, bo dostał czerwoną kartkę wtedy w Pruszkowie. Oczywiście on nie pauzuje za samą czerwoną, bo dostał dwie żółte, więc pauzuje za czwartą żółtą. Wraca z kolei Sebastian Rudol, który odpokutuje swoje kartki, zatem tutaj w obronie będzie miał kto grać. Jak wspomniał trener Fejo, zabraknie jeszcze kilku nazwisk, tych nazwisk nie chciał zdradzać, no i też żeby nie ułatwiać przeciwnikowi roboty, więc tutaj nie ma co się rozwodzić nad tym tematem. Wspomniał tylko sam o tym, że Łukasza Budziłka nie zobaczymy już do końca rundy. Tutaj była przeprowadzona operacja, no i cel numer jeden to jest to, by Łukasz Budziłek wrócił w pełni zdrowia do treningów od początku przygotowań, od początku nowego roku. Teraz do końca rundy będzie bronić Kasper Rosa i nie ma co ukrywać, dla niego to jest idealna okazja na to, by w tej bramce po prostu pozostać na dłużej. Trener Fejo wielokrotnie wspominał o rywalizacji na wielu pozycjach i ta rywalizacja jest, bo pewnie myślę, że u większości trenerów taki bramkarz jak Łukasz Budziłek, nawet mimo jakichś tam pojedynczych błędów, miałby miejsce pewne. Tutaj tak nie było, dostał swoją szansę, chwalony wielokrotnie, co mogliśmy słyszeć na konferencjach prasowych, w kulisach Kacper Rosa, no i Kacper Rosa w Pruszkowie zagrał dobre zawody, natomiast nie miał zbyt wiele pracy, no nie można go nijak winić za straconego gola, myślę, że też w tych ostatnich czterech kolejkach zobaczymy na co go stać w takim większym wydaniu, bo do tej pory przecież poza Zniczem Pruszków dostawał szansę tylko w meczach pucharowych, więc to też pojedyncze mecze i trudniej na pewno bramkarzowi wejść w taki rytm. Tutaj dostanie jeszcze te cztery ostatnie spotkania, czyli właśnie mecz z Resowią, z Podbeskidziem, z Zagłębiem Sosnowiec i Lechią Gdańsk. Wtedy przyjdzie ta przerwa świąteczno-noworoczna. No i po nowym roku pewnie będziemy mieli od nowa rywalizację między słupkami, a myślę, że to nas, kibiców, może tylko i wyłącznie cieszyć, bo rywalizacja powinna sprawić, że będzie tylko wyższy poziom w bramce, który i tak raczej na ten poziom nie możemy narzekać, odkąd Łukasz Budziłek przyszedł w ubiegłym sezonie do klubu. No ale cóż, skupiamy się najbardziej na meczu z Resowią, bo tutaj są trzy punkty do wywalczenia. Dopiero później będą mecze z pozostałymi przedstawicielami obecnie strefy spadkowej, bo tak to się ułożyło, że przed nami cała strefa spadkowa, 16 Resowia, 17 Podbeskidzie, 18 Zagłębie, dopiero później mecz z Lechią Gdańsk, czyli z czołówką. Natomiast teraz no idealna okazja na to, by zapunktować, no i koniec końców musimy wygrać z Resowią, no i ta wygrana być może sprawi, że po weekendzie ponownie Motor zamelduje się w top 6, więc myślę, że tutaj warto pojawić się na arenie Lublin. Widać po tempie sprzedaży biletów, że jest ono bardzo wolne z wielu względów, zapewne także tego, że będą Andrzejki, że jest zimno i że może ostatnio Motor przegrał, ale myślę, że my kibice nie powinniśmy patrzeć na to, tylko po prostu przyjść na kolejny mecz Motoru, na przedostatni mecz Motoru u siebie w tym roku kalendarzowym i wesprzeć zespół naszym wsparciem, naszym dopingiem. A start meczu oczywiście w sobotę o godzinie 19:15, więc warto być na arenie. Do zobaczenia.